RMF Max 101 i 7 FM o Zielonej Górze. Chcecie wiedzieć wszystko na temat imprez klubowych i koncertów, które organizowane są w Zielonej Górze? Jeżeli tak, to powinniście zajrzeć na stronkę www.freenight.pl. Kochani Maksowicze, jest tam naprawdę masa ciekawych informacji. Oprócz tego, że dowiecie się wszystkiego na temat imprez, to jeszcze możecie wygrać wejściówki na liczne koncerty. Jest również szansa na darmowy posiłek w jednej z zielonogórskich restauracji lub pizzerii. A więc do dzieła, włączajcie swoje komputery i wpisujcie www.freenight.pl. Portal freenight.pl jest to zielonogórski portal informacyjno-rozrywkowy, na którym zamieszczamy głównie wydarzenia, zapowiedzi o imprezach. Mamy bardzo bogatą galerię zdjęć, z których wykonuje nasz fotograf. Są to zdjęcia z kabaretów, z dyskotek, z pubów. Ogólnie przedstawiamy całe życie nocne, tym się zajmujemy. Mamy dosyć bogatą bazę lokali, w których są wyszczególnione lokale ze zdjęciami, z opisami, scenami. Zrobiliśmy portal, który ma przedstawiać życie nocne i osoby, które chciałyby wyjść gdzieś wieczorem czy na noc, wchodzą na nasz portal i właśnie tam stąd wyszukują informacje potrzebne. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby założyć taki portal? Podobne portale już istnieją, może nie do końca takie same, jednak można się dowiedzieć, co się dzieje w Zielonej Górze. Podobne portale według nas nie mają czegoś takiego, co my, czyli tutaj głównie nacisk na zdjęcia. Troszeczkę jednak odeszliśmy od tych portali. Skąd pomysł? No pewnie dlatego, że jesteśmy młodzi, sami imprezujemy, sami szukaliśmy i szukamy informacji, gdzie można pójść wieczorem. Brakowało pewnych tutaj takich informacji. Życie nocne w Zielonej Górze jest jednak troszeczkę inne niż w większych miastach. No i stąd właśnie taki pomysł, żeby bardziej to rozpromować. Życie nocne. Wpisujemy www.freenight.pl i co widzimy? Kalendarz imprez i zdjęcia, można zobaczyć, co było, gdzie się bawiliśmy, gdzie nasi byli znajomi, można się odszukać, zobaczyć, co się działo na danej imprezie. To jest chyba taki główny nacisk i motor tego portalu. Tak jak mówisz, jest kalendarz imprez, są wyróżnione kluby, można wejść na dany klub, można zobaczyć, co tam się będzie działo. Czy wy odpowiadacie za to, co tam jest wpisywane, czy jednak każdy klub, każda firma ma prawo wejść, ma prawo sama wpisać to, co chce na temat danej imprezy, danego wydarzenia? Wszystko jest uzgadniane z właścicielami lokalu. Tutaj informacje staramy się dawać rzetelne, sprawdzamy je, czy rzeczywiście zgadzają się, jeśli chodzi o tutaj kwestie, które zamieszczamy. Pod każdym oczywiście lokalem użytkownicy mają możliwość wypowiedzenia się na temat dania opinii. No i tutaj jednak zostawiamy im pewną wolną rękę, ale jeśli jakieś tam wypowiedzi pojawiają się nie takie, jak powinny być, jednak tutaj ingerujemy w to. Mówiłeś dużo o tych zdjęciach. Z tego co wiem, to można również dawać opisy pod te zdjęcia. Czy to się cieszy dużym zainteresowaniem? Opisy jednak zrezygnowaliśmy z tego, gdyż padało niektóre niemiłych opisów i nie ma tego już. I z opisów zrezygnowaliście, a jeżeli chodzi o zdjęcia, ludzie chcą to oglądać, cieszą się, jak mogą zobaczyć siebie na zdjęciu w danym lokalu, na danej imprezie. Zdjęcia jednak bardzo cieszą się popularnością, to jest nasz sukces, ale w pewnym stopniu też mamy problem, gdyż nasz serwer zaczyna nie wytrzymywać, piątki, soboty zdarza się, że na godzinę po prostu wysiada. To jest fajnie, no bo widać, że jest duża oglądalność, no i po prostu zmieniamy serwer, aby tutaj udostępnić większą możliwość oglądania tych zdjęć, gdyż nasze odwiedziny naprawdę są bardzo duże. Możesz przypomnieć, kiedy ta strona, ten portal powstał? Oficjalnie myślę, że można tutaj powiedzieć o dacie 17 listopada 2008. 17 listopada 2008 to nie tak dawno, a z tego co wiem, to wasz portal cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Czy możecie to nazwać sukcesem? Myślę, że możemy to nazwać sukcesem. No widzimy coraz większe zainteresowanie, oglądalność naszej strony cały czas wzrasta. Cieszymy się z tego i obserwujemy i dalej działamy w tym kierunku, żeby było jak najlepiej. Może teraz pytanie do kolegi, ile w ogóle osób pracuje nad tym, żeby ten portal wyglądał tak, jak wygląda? To jest teraz liczba 8 osób. Mamy 3 fotografów, recenzenta, osobę od rekrutacji, Przemka, mnie. Czy to jest dużo pracy? Dużo czasu poświęcacie na to, żeby to wszystko sprawdzić, kontrolować, żeby tak jak tutaj mówił Przemek, nie było błędów? Praca jest bardzo dobrze podzielona pomiędzy użytkowników, ponieważ staraliśmy się od początku tak ją zaplanować, żeby było wygodnie, ponieważ każdy z nas ma jakieś inne zajęcia. Część ludzi pracuje, część jest jeszcze studentami, dlatego pogodzone to jest w ten sposób, że każdy jest odpowiedzialny za co innego. Niektórzy zajmują się jedną częścią lokali, nawiązują kontakt z właścicielami, zbierają informacje o imprezach i je zamieszczają. Ile odwiedzin macie dziennie? Odwiedzin to jest około 1000 odwiedzin dziennie. Zdarzają się też, tak jak niedawno po imprezie w Kotłowni, na przykład około 2000 odwiedzin dziennie, ale średnio właśnie oscylujemy w okolicach 1000. Ja jeszcze chciałam się zapytać o te oferty pracy, które można znaleźć na waszej stronie. Oferty są dość atrakcyjne.
są atrakcyjne. Chcieliśmy właśnie tutaj wzbudzić też zainteresowanie. Ogólnie wszystko dalej tutaj te oferty opierają się na życiu nocnym, stąd też mamy dosyć duże zainteresowanie osobami, które właśnie chciałyby podjąć się tych zadań. No zbieramy teraz, chcemy rozbudować tutaj dział wiadomości, dlatego zbieramy dziennikarzy. No tutaj trochę rozłożyliśmy na terenowych, na dziennikarzy wydarzeń. Po prostu chcemy informacje coraz bardziej poszerzać, które będą zamieszczane. Coraz więcej tych stanowisk się pojawia ze względu na coraz zwiększające się zapotrzebowanie na portal i jego zainteresowanie. Stąd właśnie te wszystkie stanowiska, oferty, które właśnie przedstawiamy osobom, które chcą u nas pojawić się, z nami współpracować, już są uzgadniane indywidualnie. No właśnie, jakbyś tak mógł kilka słów powiedzieć na temat tych ofert. Czego wymagacie, a co oferujecie w zamian? To jest wszystko bardziej na zasadzie takiej miłej współpracy. No chcemy po prostu, żeby też ktoś mógł się wykazać, zaistnieć. Głównie po prostu u nas no, z wypłatami jest jak jest, są po prostu, że tak powiem, znikome, ale można u nas jednak wypromować się. Osoby młode, głównie tutaj myślę o studentach, jeśli chcą gdzieś zaistnieć, pochwalić się w czymś, że w czymś uczestniczą, bo jednak jest to portal, można gdzieś to nawet zaznaczyć w swoim CV. Mają tu właśnie funkcję, możliwość zdobycia sobie doświadczenia, nabycia go, pojawienia się, zaistnienia, no i ewentualnie ciekawy wpis nawet w CV. Mówiłeś, że potrzebni są Wam dziennikarze, ale oprócz tego graficy, fotografowie, operatorzy. Tak, zgadza się. Zdjęć potrzebujemy bardzo dużo robić, jednakże imprez w Zielonej Górze, szczególnie mówię tutaj o piątku, sobocie, jest bardzo dużo. No jeden, dwóch fotografów często nie wyrabia, gdyż całą noc kręcą się po lokalach, tutaj wpadają, zdjęcia robią, jak jest dużo osób, każdy chciałby mieć zdjęcie. Są sytuacje, że zaczepia fotografa jakaś osoba z imprezy, ktoś tam, wszyscy podchodzą, każdy chce być na zdjęciu, chcę później zobaczyć, jak to wygląda. Już ogólnie bardzo dużo osób z imprez już kojarzy nas i mimo wszystko chcą dalej kolejne zdjęcie, zobaczyć siebie na kolejnej imprezie. Niektórzy mówią, że imprez w Zielonej Górze nie ma, że nie ma się gdzie bawić. Wy z kolei mówicie, że tych imprez jest bardzo dużo, jest w czym wybierać. Tak, zgadza się. Właśnie o to nam chodziło, żeby pokazać, że jednak te imprezy są, że jednak coś się dzieje i właśnie tutaj zachęcić do tego życia nocnego i uczestniczenia w nim. Gdzie się dzieje? Zapraszam na kalendarz freenight.pl, tam można sprawdzić. Inne pytanie dotyczące Waszej strony. Wiem, że można się u Was zalogować, można mieć swoje hasło, swój login. Jak to dokładnie wygląda i jakie to niesie ze sobą korzyści? No, zarejestrowanie się na naszej stronie udostępnia głównie dostęp do galerii zdjęć. Można właśnie wtedy ją przeglądać. Użytkownicy również w swoim profilu na razie mogą wpisywać informacje o sobie, czyli te, które najbardziej ich interesują i nas, chcą się nimi podzielić, czy na przykład na ulubiony swój lokal mogą wpisać, bar, restauracje, pub. Takimi informacjami mogą się też dzielić z innymi użytkownikami, którzy mogą również zobaczyć, kto do tego lokalu chodzi. Stronę w chwili obecnej planujemy zmienić, zaskoczyć właśnie tutaj pewnymi nowymi funkcjami. No podjęliśmy już tutaj pewne plany, które rozpoczęliśmy w celu zmiany strony i mamy nadzieję, że już niedługo użytkownicy nasi zobaczą nową stronę. Ta grafika będzie bardziej wiosenna? Tutaj akurat inaczej myśleliśmy, założyliśmy freenight.pl, czyli night, noc. Tutaj chcemy przedstawić jednak nie tyle może co szarości, ale no jednak kolory nocne i stąd właśnie kolor tej grafiki. Pod tym względem tutaj celowaliśmy. Czyli kolory zostają, ale zmienia się układ strony. Tak, planujemy zrobić całkiem nową stronę. Graficznie również zmieni się troszeczkę, jednak jeśli chodzi o kolorystykę i pewne elementy pozostaną dalej te same. I co najważniejsze, konkursy. Jest tych konkursów na Waszej stronie mnóstwo, jakbyście mogli kilka słów na ten temat. Tak, owszem, na stronie mamy bardzo dużo konkursów, głównie dzięki temu, że bardzo dobrze współpracujemy ze wszelkiego rodzaju lokalami. Mamy dużo nagród typu bilety czy wejściówki na imprezy, koncerty. Niektóre też restauracje fundują dla naszych użytkowników różnego rodzaju desery czy też kolacje. Teraz przygotowujemy się do kampanii na Dzień Kobiet. Mamy nadzieję też zebrać dużo nagród dla naszych użytkowników i po prostu zachęcam do logowania się, bo to jest jeden z warunków, który trzeba spełnić, żeby wziąć udział w danym konkursie. No, jak się zalogujemy, jest dany konkurs, to najczęściej co trzeba zrobić, żeby wygrać na przykład dobry obiad czy wejściówkę na fajny koncert? Mieliśmy już kilka edycji konkursów. W niektórych chodziło o to na przykład na Mikołajki, żeby wysłać zrobiony w Paincie czy w innym programie komputerowym rysunek świętego Mikołaja. Był też konkurs, w którym trzeba było napisać wierszyk miłosny, to na walentynki, trzeba było narysować walentynkę. Są też konkursy z pytaniami. Przypuśćmy, jeżeli ktoś chce wygrać płytę danego zespołu, trzeba napisać, ile on ma członków lub jakieś takie inne proste informacje. A większość konkursów i wejściówek polega na tym, że kto pierwszy wyśle maila o danej godzinie lub danego dnia, po prostu wygrywa wejściówkę.